dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na kolejnego vlogmasa u mnie na kanale. Tym razem mamy vlogmasa 9 i ja nagrywam do Was dzień wcześniej, jest godzina 21:20, ja dopiero jestem w domu. Powiem Wam, że piąty dzień, dzisiaj chociaż nie było aż tak strasznie, jeżeli chodzi o natłok pracy, nawet sobie troszeczkę poplotkowałam z Olą, także jak już miałam czas z kimś pogadać, to było dobrze, ale jednak fizycznie troszeczkę dzisiaj musiałam się, że tak powiem, naschylać i znowu się odzywają plecy, także ja zaraz idę na mega gorącą kąpiel, bo nie wstanę jutro. Słuchajcie, i jak wróciliśmy do domu, to tylko otworzyłam przesyłkę i od razu się ubraliśmy. Jest tak zimno, słuchajcie, jest minus jeden, pierwsza minusowa temperatura w UK, jest naprawdę zimno. Wiecie, ja nie mieszkam w Polsce 20 lat. Dla mnie to zimno jest po prostu przerażające i jest mi po prostu za zimno. I chcieliśmy pojechać do PZ Home kupić Basterowi kurtkę. I pojechaliśmy od razu po pracy. Pojechaliśmy. Dobrze, że go w ogóle wzięliśmy, bo okazało się, że rozmiar M są za małe, a rozmiar large są za duże. W ogóle wszyscy, jak jeden pan, stwierdzili dzisiaj właśnie, że kupią kurtki swoim psom i trzeba było w ogóle stać, żeby iść sobie przymierzyć, a my byliśmy godzinę przed zamknięciem. Buster ma kurtkę, pamiętacie, kupiliśmy mu jedną kurtkę przeciwdeszczową w Pembrokeshire, ale teraz chcieliśmy taką grubszą mu kupić, bo on strasznie nie lubi zimna. No ale no nie będę mu brała albo za krótkiej kurtki, która jest i za krótka i jest opięta jak na baleronie, albo za dużej i wygląda jak namiot. Także no na razie się powstrzymaliśmy. Przez internet też nie chcę za bardzo zamawiać, bo widzicie, no z tymi rozmiarami jest różnie. Tak jak właśnie dzisiaj mówię, coś mnie tam pykło i mówię do Andra, a zmierzmy mu te dwa sweterki świąteczne, które mu kupiliśmy na przełomie ostatnich kilku tygodni. I się okazało, że one są po prostu, w jeden to w ogóle głowy nie zmieści, a drugi no zmieści, ale wygląda jak szynka. Także nie mieliśmy, okazało się, że nie mamy sweterka świątecznego dla Bastera do rodzinnego, pamiątkowego zdjęcia. Także i tak mówimy, trzeba pojechać. Sweterek udało nam się kupić, kurtki nie tak jak mówię, ale jest. A potem jeszcze pojechaliśmy do Burger Kinga, bo oczywiście Sylwia znowu praktycznie cały dzień nic nie jadła, bo w pracy za bardzo nie było co. A więc już byłam taka głodna. Ale słuchajcie, zaraz Wam pokażę, co kupiłam. Ale zaparzyłam sobie herbaty, która, powiem Wam, z tych wszystkich herbat, które miałam do tej pory, pachnie najmocniej smakiem, który sobą prezentuję. A mianowicie jest to zwykła herbata czarna cytrynowa. Słuchajcie, tak pięknie pachnie cytryną, po prostu przecudnie, że mam naprawdę nadzieję, że dobra ona była. Ja zawsze, słuchajcie, parzę te herbaty pod talerzykiem, tylko że później jak już do Was przychodzę, to już są, wiecie, 2-3 minutki bez. O Jezu, jaka fajna, ciepła. Jest bardzo dobra. Czuć fajnie cytrynę i nie jest jakoś kwaśna, ale ja bym sobie tak łyżeczkę miodziku dołożyła, żeby taka słodyczka była, ale jest bardzo fajna i faktycznie to nie jest po prostu kwaśna cytrusowa, także jest fajnie. I słuchajcie, przypomniało mi się teraz, że kawę nie otworzyłam. Teraz, czekajcie, czy ja teraz to wciągnę. Taka jestem mądra. Gdzie są te kawy? Ale jestem zmęczona, Wam powiem. Najgorsze, że te plecy mnie tak bolą. 9,99. Jest 9, jest na samym dole. Jutro mam rzęsy, słuchajcie, przeniesione o godzinę, także z 12 na 1 fajnie, bo nie będę musiała rano wstawać, a do 1 dobrze się zmęczyć, to będę znowu spała na nich. Wybaczcie, na razie po prostu je położę tutaj. Mamy kawę Amaretto Almond, czyli ta powinna mi bardzo smakować, i Creamy Caramel. No, smaki są bardzo fajne, muszę wreszcie zacząć testować te kawy i zobaczyć, jak one po prostu smakują. A jeżeli chodzi o kalendarz, to mamy herbacianą maseczkę. No ale dobra, słuchajcie, dwie rzeczy i zakupy, i przyszła do mnie karteczka. Przyszła do mnie, słuchajcie, karteczkę z kanału My Beautiful Life od Ani. Pracowane do góry nogami. Także kolejna karteczka. Fajnie by było, jakbym Wam teraz codziennie karteczkę pokazywała. Oczywiście Ania nie byłaby sobą, chociaż mówiłam Wam, że bez wkładek, bo nie miałam jak wysłać Wam wszystkim. Wrzuciła mi oczywiście ze swojego butiku z biżuterią ten piękny łańcuch na grubym łańcuchu.
Myślę, że na zimie, na zimę na jakiś sweterek będzie bardzo fajnie wyglądał. Myślę nawet na święta. I nie zapominajmy, że Ania robi takie piękne. Ta biżuteria jest spakowana w takie piękne. Jak się to mówi? Opakowania. Także Ania, bardzo dziękuję. I Natalka. Ale oczywiście to nie jest wszystko. Są jeszcze trzy maseczki, bo wiecie, ja mam mało maseczek. Maseczek kotka, który chyba dostałam od Ani jakiś czas temu i mi się bardzo fajnie sprawdziła. Tej nie miałam, tej, to jest Balama, tak mi się wydaje, że jej nie miałam. I tej, której na 100% nie miałam, a New Essential, nie wiem, czy to jest z Avonu, czy nie, tak mi się coś, nie wiem, kojarzy. Także tej nie miałam, także mam więcej masek, więcej testowania. Także bardzo Wam dziękuję, dziewczyny. Fajnie, że w ogóle też moje kartki do Was dochodzą. Już dostaję właśnie pierwsze wiadomości, że są, także mega, mega się cieszę. A teraz rzeczy, które kupiliśmy dla Bastera, bo pomimo tego, że nie było kurtki, nie znaczy, że nic nie kupiliśmy. Kupiliśmy mu takie coś. On tak w tym fajnie wygląda. To jest taka opaska na uszy i tu, wiecie, będzie miał tak, ale to też, no, nie będzie miał tego noszone, żeby się nie męczył, ale po prostu, żeby miał takie cute zdjęcie z nami. I to chyba było za 4 funty. Ale mam tutaj syf na tym biurku, Wam powiem. Kupiliśmy mu tą kość. Jakers Dołczuk i słuchajcie, one są mega, mega dobre. Ja wiem, że to nie jest najtańsza rzecz, ale one są dobre. To jest rozmiar extra large, czyli bardzo duża, są też mniejsze i one, słuchajcie, jeżeli lubicie dla Waszych piesków, a mieszkacie w Anglii, one są teraz w Pets Home na promocji. Ja za to extra large zamiast 12,99 bodajże płaciłam, zawsze zapłaciłam 9,99, także spoko promocja. Buster je po prostu chcesz? Hop! Pokaż, pokaż, jak Ty je lubisz, proszę. Właśnie, tak je właśnie lubi, także one są takie. Zróbcie sobie screenshota, jeżeli Wasze pieski nie jadły, bo są naprawdę fajne i długo starczają. I wzięliśmy mu takie coś, słuchajcie, z firmy Pets Home i to jest bez żadnych dodatkowych konserwantów. I to mnie bardzo ciekawiło, bo zrobione jest z naturalnych Indie Greens, wysokie w proteiny i w jednym mamy Trouch z goose filling, czyli z wypełnieniem goose, jak jest goose, no tego co tak chodzi, kaczka chyba. A tu jest z Dracula with venison filling, czyli sarnę, jakoś tak. Ale zobaczcie, one są ogromne i one kosztowały w Pets Home tylko po 3,69 jakoś tak. To jest naprawdę fajna cena, oczywiście tych ich nie dostanie dzisiaj, bo już dostał tamtą kość, także nie będzie miał wszystkiego na raz. A jeżeli, ale już patrzy, widzicie jak patrzy, nie wiem czy widać, a sweterek kupiliśmy mu taki, jest tu napisane, myśmy nawet nie patrzyli, up to no good, nie wiem co to jest napisane nawet teraz, up to any good, a no, nie wiem co to jest napisane, w każdym razie to jest zwykły czerwony sweterek. Wzięliśmy go w rozmiarze large za 12 funtów i fajnie, bo ma właśnie te czerwone bąbelki. Wiecie, były jakieś, że można przebrać psa za piernika, za jakieś dziwne świąteczne wyczytny, ale my chcieliśmy, żeby miał zwykły sweterek, żeby mu było wygodniej, żeby był czerwony, także mamy. No i cena 12 funtów jest całkiem spoko. No i dobra, Bastuś. Ja będę przechodzić od razu do kalendarzy. Przepraszam, że dzisiaj ten taki vlogmas jest taki troszeczkę taki o, ale naprawdę jestem bardzo zmęczona i naprawdę już chcę po prostu iść się wykąpać. A jeszcze dobrze, że troszeczkę komentarzy mam nadrobionych w samochodzie, ale też jeszcze mam sporo filmów do nadrobienia, widziałam. Ja nie dodam nowego filmu, jeżeli nie obejrzę tych, także muszę to zrobić, ale wiecie, na spokojnie, w kąpieli, nawet nie mam ochoty na drinka, wiecie, jak nie mam ochoty sobie zrobić drinka, to już coś znaczy, wezmę sobie herbatkę, wezmę sobie wodę do kąpieli i będę tam długo, długo leżeć. Miałam dzisiaj włosy farbować, ale no nie mam czasu, siły ani ochoty, także zrobię to pewnie w sobotę już na świeżo, żeby mieć świeże włosy. A Andrzej powiedział, że zrobi mi dzisiaj masaż, także olejek od mamy się przyda. No ale dobra, teraz przechodzimy już do okienek. Powiem Wam od razu bez ściemy, że przejdźmy do dziewiątki, ponieważ Andrzej mi tu wszystko wyciągnął dzisiaj, w ogóle posprzątał. Posprzątał kuchnię, posprzątał salon. To nie jest posprzątane tak, jak ja bym to posprzątała. To jest tak posprzątane troszeczkę na pół gwizdka, ale chociaż jest, nie ma świetniska, że tak powiem, także mogę sobie nawet, jak będę miała ochotę, troszeczkę tylko poprawić jutro, ale tak głównie jest zrobione, także nie będę już mu nic mówić. No i jak mi wyciągnął te okienka, bo go poprosiłam, żeby wszystkie dziewiątki czekały na stole, to niestety widzę, co jest w Glossy Box i jest to produkt, który mi się
który jest jednym z moich najbardziej nielubianych, na pewno jest w moich top 5 produktach, których ja nie lubię dostawać. 9 Glossy Box rzęsy. To są piękne rzęsy, to są tej dobrej firmy, no ale ja robię rzęsy, na które jutro jadę, ale wiem, że dużo z Was bardzo je lubi, dużo z Was cieszy się, jak są w rozdaniach, także będziecie mieć aż dwie, bo nie zapominajcie, że ja mam dwa kalendarze Glossy Box, także wszystko, co Wam zawsze pokazuję z Glossy Box, jest razy dwa, także idą do rozdania i powiem Wam, że miałam dać im ocenę 1, ale dam im ocenę 5, dlatego że mogę Wam je dać. Bo gdyby to było coś właśnie typu Handgel, no to takie rzeczy zasługują na 1, bo takiego czegoś Wam też nie dam. A tak, to nie jest produkt dla mnie, ale chociaż jest dla Was, także pół oceny, także mamy 5 punktów. Następny kalendarz, co jest coś małego z Debenhams. W ogóle jestem zła, bo wczoraj weszłam na tą stronę i było, że mogę sobie 8%, 15% z perfum dużej butelki tego Versace i weszłam, a to mi nie odejmuje w ogóle, także będę chciała do nich napisać ze screenshotem, że dlaczego mi mam kod, który jest napisany, że jest dobrze wpisany i cena po wpisaniu produktu kodu jest taka sama jak przed, no ale nieważne, tutaj mamy 10 funtów off, jeżeli wydamy 50 funtów na beauty w 9, ale malutka, co tu jest? Okej, jest to spray do makijażu. O, Urban Decay, okej, to już mi się podoba. Tak jak zobaczyłam, słuchajcie, że setting spray, to pomyślałam, o, mieliśmy kilka okienek temu w jakimś innym kalendarzu, ale to jest Urban Decay. Zawsze chciałam ten spray przetestować Urbana, także jestem bardzo zadowolona, mimo tego, że on nie jest jakiś największy, tutaj nie wiem, ile jest mililitrów, ale niby ma pomagać nam 20 mililitrów. Niby ma nam pomagać utrzymywać makijaż. Przepraszam za efekty dźwiękowe. Także akurat z tego się cieszę i daję 10 punktów, bo Urban Decay, wiecie, że ja bardzo lubię. W ogóle wydali nową paletę. Nie mam pieniędzy, więcej nie kupię, ale poczekam, jak będą promocje, bo nie wywalili brązów. Także muszę zobaczyć, ile ona kosztuje. Będę polować z 26 na promocję. Tak, taki mam zamysł. Aha. Nie otworzyliśmy Bastera. I słuchajcie, ja jak była 9, to otworzyłam 6, bo nie mogę znaleźć innej, bo to jest tak jakoś, nie wiem, ale zobaczmy, co on ma. I ma znowu, słuchajcie, węża. Ja nawet nie wiem, czy mu dawać te węże. Chcesz, Bastuś, węża? Chodź, chcesz węża? Bo on jeszcze żadnego węża nie zjadł z tego. Żadnego. Ale to są inne smaki. To w ogóle karmelem. Chcesz? Wziął, ale on tego nie zje. Dobra. Bo zapomniałam. Kolejna rzecz to jest Sephora i tu jest coś dużego i już nie pamiętam, co tu było. A, wiem, co tu było. To jest to piękna rzecz do twarzy. Tak. Teraz mi się od razu przypomniała, jak zaczęłam. Basta z Loewet. Jest to Sephora Roller, ten piękny różowy, który zdecydowałam, że ja sobie zostawię, ponieważ jest on przepiękny dla mnie i będę naprawdę, jak już skończy się to całe takie boom w pracy, obiecałam sobie, że będę się mocniej rolować, także zostawiam, bo jest po prostu przepiękny. Także to jest moje. Zostawiamy na bok. Basta, leave it. Leave it, powiedziałam. Chcesz box? Chcesz boxa dostać? Masz, idź potargaj. Idź potargaj. I teraz w 9 w Look Fantastic. Ok, jest to krem Aroma Active Laboratorium. Lekki krem naprawczy. Ma nam uspokoić, zobaczcie, jaką mam skórę czerwoną z zimna. Ma nam naprawić i rozbudować naszą starą jakby skórę. No jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, 15 ml, co to jest za produkt? Jestem bardzo fajnie zaskoczona, jeżeli chodzi o Look Fantastic, ponieważ nie wywalili produktów tylko tych marek, które z nimi współpracują na bieżąco, więc nie mam rzeczy póki co, które pojawiają się jakoś non-stop w pudełkach beauty, także to jest na plus, fajna wielkość, dla mnie idealna do sprawdzenia. Także też fajnie i też daję mu 10, ale moim ulubionym okienkiem z tego odcinka będzie okienko z rollerem, tak? Roller mi się bardzo podoba, także roller jest na tak. Słuchajcie, otwieramy sobie 9 od Wicki. I tu mamy, już widzę, że nie jedną rzecz. Basta, leave it!
Dwie rzeczy mam. Widzę coś nowego, co jeszcze nie miałam w ogóle. Ale zaczniemy od maski. Maska jest wygładzająca z Fantasy Mask. Ja chyba nie miałam tej. Nie miałam tej. Basta, leave it. Ja nie używam na razie tych masek, bo one są tak piękne, że ja sobie chcę zrobić zdjęcie ich wszystkich i sobie trzymam w specjalnym pudełku i maskę, i wszystkie kremiki. I to tak wszystko będzie razem. Basta, leave it! On mi, słuchajcie, krem kradnie. No, baby! No! Nie wolno! Nie wolno! Także mam to. Przepraszam Was za to, ale dzisiaj on jest niegrzeczny. Nie wiem, co mu się dzieje. A co tu mam? Wiecie, co ja mam? Fluff Superfood with Kukuja Extract and Orange Flower Extract. Żel podprysznic antyoksydacyjny. Już Wam mówiłam tyle razy, że chciałabym przetestować ich żele do podprysznic i mam. Ale Jezu, ale zaraz będę się kąpać. Albo coś zepsułam. A nie, prawie. O Jezu, jak pachnie. O Jezusie. Dziękuję, dziękuję. Dlatego ten produkt nie będzie czekał aż do końca. Ja muszę go już teraz, już natychmiast, bo ja nie mogę bez. Tak tylko sobie chociaż go przetestuję. Jezu, jest fajny. Dziękuję, dziękuję. I teraz od mamy. Ale słuchajcie, ja nie wiem, czy tu coś jest. Czy mama zapomniała coś włożyć? Nie ma nic. Mam puste pudełko. Albo czekajcie. Wiecie co, Andrzej mi chyba szóstkę wyciągnął, chyba. Dlatego, możliwe. Zobaczmy sobie, czy tu jest dziewiątka. Czy tu jest co? A, nie, to mama, przepraszam. Poczekajcie. Moja duża dupa będzie teraz. Przepraszam, że musieliście mnie jeszcze tak z przybliżenia oglądać, to trzy razy większa jestem, ale tu jest dziewiątka, a drobi źle wyciągnął, a już się, słuchajcie, bałam, że mama mi pustego pudełko zostawiła, tu takie wow, bo mam żel, a zobaczmy, a tu też puste, nic tu nie ma, a nie jest, tu są dwie rzeczy. Mama nie zawiodła z cenami tym razem, słuchajcie. Maski z Eveline. Power Shake Mask. Nawilżająca maska. I peeling. Peeling z probiotykiem. Shake Mask. Czekajcie, biorę peeling z probiotykiem. Maska wzmacnia, głęboko rewalizuje. A, i zobaczcie, dwie. Dwie maseczki, każda funt 99. Jakby ktoś nie wiedział, ile u nas w Anglii one kosztują. Z Eveline'a. Power Shake, ale zobaczcie, jakie słodkie, one wyglądają jak shake'i. I mam dwie rzeczy w kalendarzu, także proszę, zobaczcie sobie, to jest tu. Także mamy dwie, mega jestem zadowolona. Teraz nie wiem, co ja mam zrobić, którą maseczkę. Ale dlaczego tu pisze biomaseczka peeling z probiotykiem, czyli ona jest taka maseczkowa z probiotykiem, no nieważne. Super, bardzo się cieszę. Jak zwykle dziewczyny rozwaliły system, nie ma tutaj w ogóle dwóch zdań do dodania. I na koniec, słuchajcie, o Jezu, dostałam chwilę energii i próbuję tak być bardziej żywa, ale ciężko mi to wychodzi. W ogóle wyglądam, jakby mnie tramwaj przejechał. Jutro też nie mogę pomalować, bo jedyne rzęsy, to już w ogóle będę Was straszyć w koszmarach sennych. Słuchajcie, wczoraj tak się cieszyłam, że przyszłam wcześniej. Udało mi się naprawdę fajnie nadrobić Wasze filmy wcześniej i słuchajcie, nawet udało mi się wczoraj obejrzeć film świąteczny. Byłam po prostu taka się zadowolona, ale później YouTube nie byłby sobą, gdyby mnie nie wkurzył. Zostałam zblokowana, nie wiem dlaczego. Przyuważyłam to dopiero u Sylwii na kanale Sylwian Glitter. I ja do niej pisałam komentarze, a one się nie dodawały. Było, że jest dodany, ale go nie było, bo mnie coś pykło, że sobie odświeżyłam. Przez około godzinę czasu u kilku dziewczyn próbowałam pisać i wszędzie byłam zablokowana. Mniej więcej od godziny 19 do godziny 20. Ile ja się nerwów najadłam, czasu straciłam. Płakać mi się chciało, bo tak się cieszyłam, że mam więcej czasu, a godzina tak naprawdę została przeze mnie zmarnowana. Już nie mówiąc o tym, że pokazywałam Wam na Instagramie, że wyświetlenia na YouTubie, a wyświetlenia na moim studio YouTube są całkiem inne, na studio są większe. Nie wiem, czy to jest, od czego to jest zależne. Ale to, co mnie najbardziej zdenerwowało z YouTube'em, ja sobie robię zdjęcia, bo jak wiecie, zależy mi na tym, żeby było 300 wyświetleń dziennie na każdego vlogmaska. No i dzisiaj mi to troszeczkę gorzej szło. Nie wiem, czy już będzie te 300, jak będzie na ten poprzedni. I ten filmik z wczoraj też jest słabo oglądalny. Ale trudno. No i zrobiłam zdjęcie, bo mi brakowało, miałam 200, powiedzmy 91.
A po 3 godzinach miałam 287. Jak mogę mieć, a potem nie mieć? Nie da się odwiedzić filmiku. I to nie jest pierwszy raz, gdzie tak mam zrobione. I tak się czasem zastanawiam, ciekawe, ile razy ktoś mi próbował napisać jakiś komentarz, a to po prostu nie wchodziło. A ktoś po prostu, wiecie, no, nie będzie tracił miliona godzin na mój filmik, żeby postawić komentarz. Zresztą chyba Sylwia Szczudy, jak dobrze pamiętam, ona miała także chyba. No, z miesiąc chyba co najmniej była zablokowana, że mogłyśmy sobie gadać u kogoś innego na profilu do siebie, a nie mogła napisać mi żadnego słowa. Tak mi się wydaje, że to właśnie była Sylwia. Także nie wiem, ale YouTube mnie po prostu nie lubi. Także proszę, jeżeli ktoś, kto pracuje dla YouTube'a, to ogląda, napiszcie mi prywatną wiadomość, co ja takiego zrobiłam, że jestem nielubiana. A teraz już kończę, słuchajcie, wybaczcie mi, ale muszę się iść po prostu wykąpać, wyleżeć, bo plecy naprawdę bolą. Jak wy to oglądacie, to mam nadzieję, jeżeli oglądacie, jak tylko to wrzuciłam, bo niektóre z was oglądają tak wcześnie, to mam nadzieję, że ja troszeczkę jeszcze śpię, bo chciałabym się trochę wyspać. A póki co żegnam się z wami, idę składać vloga, idę się kąpać. Buziaczki, pa, pa, pa.